Patrzcie, jak on leci. Leci, leci i wyląduje. Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż. I zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4. Miasto szczęścia, miasto ogrodów. I jak możecie się spodziewać, trochę się działo pomiędzy odcinkami. Nawet znacznie mógł sobie dodawać, żeby nie popracować trochę nad tym miastem. Więc tak, tak, działo się. Mamy nasze lotnisko i mamy prawie w pełni wybudowaną tutaj dzielnicę, którą mieliśmy budować w dzisiejszym odcinku. Oczywiście to dużo nie zmienia, bo i tak będziemy się dzisiaj nią bawić. Ale mniejsza z tym, jak widzicie, nasze lotnisko jest w pełni działające. Kiedyś może to poprawiam tego typu rzeczy, ale wątpię, ponieważ to jest multum rzeczy, multum ludzi korzysta, teraz mogę powiedzieć na wstępie, jak widzicie. Ze śmieciami trochę jest problem w naszym mieście, ale nad tym jeszcze będę pracować w przyszłości. Dalej, tu mamy na razie nasz przyszły wyjazd metra do naszej dzielnicy. On będzie jechać prosto tutaj, tędy, tutaj z różnymi jakimiś stacjami, podstacjami. Prawdopodobnie byłoby dobrze, gdybyśmy to trochę przenieśli i jakoś tutaj byłby wjazd. Bo wtedy by ta linia mogła po prostu wjechać, albo wiecie co, ona przejedzie sobie może pod tym wszystkim, ze stacją wręcz może tutaj pod ziemią, nie, pod tym wszystkim przejedzie bez żadnej stacji i tutaj wyjedzie do tej naszej dzielnicy, bo tutaj na pewno będzie musiało być jakieś bezpośrednie połączenie z tej dzielnicy, bo aktualnie jest jedna linia kolejowa, metro, tu jest wszystko, tak, przepraszam, mamy takie te, musimy sobie od tego zacząć, żeby sobie wystrzelić nasze szczęście 3. Proszę bardzo, nie ma jak to dobre rozpoczęcie odcinka od wystrzelenia rakiety. No teraz tylko chwilę poczekajmy. Odliczanko. Tak, tutaj już dużo się zmieniło, zaraz wam wszystko pokażę. Parę monumentów poustawialiśmy, oczywiście mamy też ładne zyski teraz już. I mniejsza z tym odliczamy. Płynę się tam już. Dobra. No ile można czekać? A może tak z góry byśmy sobie zobaczyli dzisiaj? Czekajcie. To jest może plan. Ja specjalnie tutaj prostopodobnie postawiłem, żeby tutaj takie ten budynek ja bardzo lubię, ze specjalnym dodatkiem wyszedł. Żeby tutaj właśnie, że stąd wylatują, a później lądują na Marsa w innej grze, zupełnie. Ale według mnie pomysł całkowicie, naprawdę całkiem ciekawy. Nie, ja chcę, żeby przez nas przeleciało. O, dobra. O, widzieliśmy silniki. Dobra, proszę bardzo, rakieta zawsze tutaj tak wykręca na sam koniec, więc... No cóż, o, tam widzę, że chyba jakiś mecz wygraliśmy. Bo widziałem zadowolenie tutaj. Sprawdźmy. Tak, wygraliśmy mecz. To bardzo dobrze, jeszcze dostaliśmy za to pieniądze. No to całkiem nie jest rozpoczęcie odcinka. To tak, dalej. Tutaj pozmienialiśmy trochę te wjazdy i wyjazdy, że tutaj to wszystko dobrze funkcjonuje. I dalej tutaj jest miejsce do zawracania naszych autobusów, aby oni mogli tutaj sobie szybko wjechać. Prawdopodobnie kupimy ten kawałek ziemi, bo on nam by się tutaj przydał. Dalej, no jak widzicie, tutaj się dużo pozmieniało. Zaczynając od tego, że kolej nasza jednoszynowa jedzie prosto właśnie z statków do lotniska. Ma teraz połączenie tutaj jedzie sobie pięknie. Dalej, jak widzicie, jest pełno samolotów, one latają właściwie jak lubią. Czekajcie, zobaczmy dalej, którego on jedzie. On jedzie do tego ostatniego, a ty jedziesz do... też ostatniego. To jest na razie jeszcze oczywiście... O, wybierają czasami inne miejsce, gdzie podjeżdżają, czasami nie. No, wiecie jak to jest City Skylines. Dalej mamy tutaj nasze autobusy dalekobieżne i jeden liniowy, który tutaj jeździ po całej dzielnicy. Kontynuując, mamy oczywiście piękne przystanki tramwajowe tutaj ze ścieżkami pieszymi górą, dzięki czemu mogą się spokojnie nasi piesi wszędzie przychodzić górą, aby nie musieć schodzić na przejścia dla pieszych, które by nam tutaj mogły komplikować sytuację. Jak widzicie, tutaj wszędzie drogi są zwykłe, ja je poulepszam może za chwilę do takich, aby dało się tutaj... Nie z drzewkami, ale chociaż z terenami zielonymi, taki mam pomysł. Dalej, jak widzicie, tutaj jest, a proszę bardzo, nasze lotnisko Metropolitan Airport. Mamy nasz oczywiście autobusik tutaj, który się podjeżdża. Mamy też parking, z którego jak widzicie dużo ludzi korzysta. Nie, bo parkingi w City Skylines nie mają zastosowania. Od razu wam mogę powiedzieć z góry. Niestety nie mają. Nasz tramwaj, o, proszę bardzo, pięknie podjeżdża. Z tramwaju tutaj dużo ludzi korzysta. No może to nie jest najlepszy przykład, ale dużo. I dalej, tu pod tym jest oczywiście stacja metra, dzięki czemu metro jedzie sobie tutaj. Tutaj, jak możecie się domyślać, wyjeżdża, przejeżdża, tutaj sobie jedzie, zakręca.
i wyjeżdża tutaj, jedzie przez tą stację i dojeżdża do ten tutaj pięknym kółeczkiem dookoła naszej nowej części, przez tą stację nową i jedzie dalej po linii. Natomiast co jest ciekawego, tutaj zrobiłem przed chwilą to przejście dla pieszych do stacji i zobaczcie, jak się ono się pięknie podłączyło. Oni nawet już nie muszą korzystać z tego przejścia dolnego. No, zobaczcie, oni po prostu wchodzą na dół na stację. Po prostu coś pięknego. No i dalej, jak widzicie, tutaj nasze promy dalej płyną teraz, bo tutaj będziemy to sobie powoli, powoli rozbudowywać dalej. Tak samo jak ta dzielnica, tutaj ma naszą nową stację. Tu trochę się powiększyło, nie wiem, ile widzieliście z tego, ile było. I jak widać, brakuje też im wody, co jest już mniej dobrą nowiną. Więc dajmy im tą wodę. Będą, bo inaczej będziemy mieli z tego problemu duże problemy. Także nasza górka tutaj całkiem nieźle jest już zajęta. Dalej, jeżeli chodzi o Reo Club, dużo ludzi z niego korzysta, ale może oczywiście więcej cały czas. Jestem przekonany, że więcej ludzi z niego może korzystać. Tutaj jeżdżą dwie linie tramwajowe. Jedna jedzie tak jak tutaj staje, się, a druga jedzie tędy. I właśnie do naszego lotniska. No i pociągi oczywiście. Jeden pociąg jedzie dalej do tamtej części miasta. Tutaj z nowym mostem, który zrobiłem, żeby to podłączyć wszystko ze sobą. I drugi jedzie sobie tędy i jedzie do tej części miasta. Więc chyba większość wam wytłumaczyłem. A nie, jeszcze mamy tutaj fishing industry, czyli nasze rybki. Rybki tutaj zaczęliśmy ładne nowe połowy. O, jak widzicie, jest pełno łódeczek. I dzięki temu mamy jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze. Możemy dostać. Tutaj staram się, żeby były one w 100% do wykorzystania. Faza wzrostu 1 na 5. Ciekawe. No i jak widzicie, większość z nich jest całkowicie w użyciu. Jak sobie zerkniemy, o proszę bardzo, jeden tam płynie, bo tutaj jest jakiś specjalny region i jak widzicie, linie mogą się spokojnie przecinać, to nie jest jakieś problematyczne. Więc tutaj sobie to spokojnie wszystko pływa. No i tak, chciałbym się zająć popytem, ale ponieważ aktualnie go chwilowo nie ma, no to musimy się zająć tym, co zapomniałem i jeszcze, albo nie zapomniałem, albo nie zdążyłem zrobić pomiędzy odcinkami. Czyli po pierwsze nasz przemysł, bo jak widzicie, tutaj całkowicie się to przebudował ten węzeł, tutaj było już dużo rzeczy. Zaczynając od tego, że to jest ten most teraz duży, tak? To na pewno będziecie zobaczyć. Natomiast trzeba tutaj trochę jeszcze tego pokręcić. Po pierwsze, musimy kupić ten kawałek ziemi. Teraz tak, czy ja mogę kupić nowy kawałek ziemi? Mogę. To my tutaj, ja mówię wam to od razu z całą pewnością, możemy kupić ten kawałek ziemi, bo on nam się po prostu jako ta autostrada tutaj niezmiernie przyda. No i tak, jak już mamy takie miejsce, podajcie mi chwilę, ja tutaj postawię im bramki wjazdowe do naszego miasta. No, i jak widzicie, już zrobiliśmy tak trochę tam prąd i na chwilę odłączyliśmy, ale mniejsza z tym. Dalej teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie stąd od razu, na mniej więcej jakoś tak, sobie puścimy jedną prostą, ładną i przepiękną trasę szybkiego ruchu, a właściwie autostradę zwącą się tutaj, proszę bardzo, będzie prosto dojeżdżać do tej części, abyśmy mogli od razu tutaj stąd już mieć naszych turystów, co nie? Tylko teraz tak, zróbmy sobie to jakoś ładnie, więc o, proszę bardzo. I stąd byśmy sobie zrobili, żebyś dojechał na przykład dotąd. Aha. Aha, tak, właśnie widzę. Byśmy sobie zrobili. Cities by nie chciało sobie tego zrobić. W skrócie, taką mogę odnieść recenzję, jeżeli chodzi o Cities. Że Cities by tego nie chciała, ale no, mniejsza z tym. Mnie to będzie mało interesować, co będzie Cities chciało. Sobie zróbmy spokojnie dojazd, no mniej więcej gdzieś dotąd. O. I dalej sobie tutaj zróbmy zjazd. Proszę bardzo. Świateł tutaj nie ma, ten samochodzik jest ostatni, który tak może sobie zawrócić, bo wszystkie nowe będą musiały już tutaj raz, dwa, trzy przejeżdżać sobie na górę i wyjeżdżać hen daleko z miasta mojego. No jak już ktoś tutaj aż tędy dojedzie, no to już może wyjechać.
Już pozwolę, tak? No. Dobra. Dajmy sobie tutaj. Zbyt ostry ten zagnęt się robi. Cały czas jest ostro. O. Dobra. Okej. Okay. I sobie zróbmy dotąd, bo jest. Proszę cię bardzo. I powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Dobra. To tak możemy to sobie spokojnie zrealizować. Dalej, no tutaj na razie jeszcze nie będziemy zmieniać jakichś tych opłat, bo oni i tak będą tędy wjeżdżać i wyjeżdżać. I proszę bardzo, tutaj na spokojnie sobie podjeżdżać. To oczywiście jest chwilowe. Dalej, tu jest jak widzicie przystanek dla naszych helikopterów. On jest tutaj postawiony, ponieważ tak, to samo z siebie lotnisko metropolitarne ma tu, o kurde. Chwila, pokaż mi te helikoptery. On jest pełen, co nie? Bo wiecie, gdzie on dolatuje. On dolatuje tu. Na drugą stronę część. No to dajmy ich więcej, no. No cóż, no. Chcę, żeby latały helikoptery nad moim miastem. Może niekoniecznie aż w takich dużych ilościach. Ale mniejsza z tym. Ważne, żeby latały. Dalej, helikoptery będą wystartowywać stąd oczywiście, jak widzimy. Bardzo ładnie to wygląda. No i tutaj na razie wszystko kursuje. Czy tutaj to nam ładnie przetwarza nasze rybki? Tak, dobrze. Teraz tak, byśmy sobie... bo tak, bo tutaj to wszystko jedzie dookoła tej dzielnicy, bo to jest to taka przemysła w teorii. Później nad tym kiedyś popracuję bardziej. Tak jak widzicie, to nasze ścieżki rowerowe. Tak, bo tak stwierdziłem, że skoro tutaj już dałem im trasę, to w teorii mogą sobie jakby coś pojeździć. Ale czy z tego skorzystają? Nie wiem. Dobrze, no to póki co nic jeszcze nam nie chcę zbytnio się tutaj budować. Ani handel, ani nic, ani cokolwiek. Więc no cóż, przeciągniemy sobie tutaj nasz dalej wał. I pomyślmy sobie dalej, jakby tutaj to splanować. W sensie tak, na pewno dzisiaj może coś tutaj zaczęło robić, ale nie wiem. Już dobrze, że kupiliśmy ten kawałek ziemi, to już na pewno nam się trochę korków już zniknie z naszego miasta. To jest start na sam... już dobrze już jest. Samo to już jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bym powiedział. Tak, byśmy tutaj sobie może zrobili tutaj przystanek promowy. No, w sumie czemu by nie. Bo te plamy tutaj tak pływają i pływają, ale one nie mają właściwie żadnego połączenia z naszym Sunset Harbor, a w teorii to jest właśnie dosyć dobre połączenie by było. Dobra, mamy podłączone. No jeszcze plamy, żeby trzeba byłoby puścić, no ale to już mniejsza z tym. Tak, szkoda, że tutaj nie mam żadnego przystanku. No ale no tutaj to już tego nie wciśniemy, tutaj jest zbyt już gęsta zabudowa. No i tutaj sobie zróbmy... no może bez przesady, gdzieś tutaj. Tak, bo tu nasze te stateczki jakieś tam pływają małe i one mogą pływać niezależnie od tego, gdzie jest cały pozostały przemysł i tak dalej. Teraz się zastanawiam właśnie, bo tutaj jeździ ten nasz autobusik i w ogóle. Jakby trzeba było tutaj zrobić, żeby dało się tutaj zrobić ten przystanek promowy, bo on by tutaj naprawdę pasował. No, dobra, dajcie mi chwilę. I tak, proszę mi bardzo. Mamy nasze statki, pływają, tutaj promy też za chwilę się pojawią i jeszcze na tym napisie teraz szybko przebijemy się tutaj pod tym, aby wszędzie tutaj nasze promy i tego typu rzeczy płynęły prosto tutaj dotąd, no bo tutaj to już wiadomo jest ten przemysł, z tym już nie będziemy nic konkurować. Także sobie to pociągnijmy, żeby po całości tutaj to już funkcjonowało i wtedy możemy się zająć tą oto i linią metra i tym właściwie jeszcze przyciągniemy tutaj i jakieś tutaj domki możemy zaśledzić od tej strony. A tam to już zostawimy sobie na przyszłość, bo tutaj jest dużo, dużo rzeczy jeszcze do robienia. No wiadomo, nie wszystko trzeba zrobić w jednym odcinku, a i tak już co tu dużo mówić, no. No to lotnisko jest, samo jak widzicie, no. Jednym wielkim mega, mega, omega. No, no tak to po prostu wygląda. Swoją drogą tylko jeszcze wam zapomniałem powiedzieć. Tutaj jakbyśmy zapali, o jest jakiś pociąg metra, to one są pełne, one jeżdżą tutaj naprawdę naładowane. Ten akurat ma stówę, więc jeden z większych. No i tak samo było na początku tutaj z tymi tramwajami, jakie tutaj puściliśmy świeżo, no bo wiadomo. Wow, helikoptery czekają. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Może trzeba coś tutaj zrobić innego, no. Co się możemy w teorii zmienić, żeby tutaj był przystanek w drugą stronę dla tych helikopterów. Czekajcie, to możemy nawet zrobić teraz. Wiecie, o co mi chodzi. Chyba wiecie. Żebyśmy sobie poszli tu, przystanek tutaj jest, teraz tak, trzeba byłoby tu wyburzyć.
Bo sterowców nie mamy i w tym mieście i na razie tylko helikopterami chciałem się zacząć bawić. Ale one oczywiście mają super pojemność pasażerów. Kto by pomyślał, że w helikopterze może być mało miejsca? No nie wiem. Na pewno nie. I czekaj, tu byśmy sobie zrobili jakieś zróbte podłączenie, no kurczę, no. O, jest, było. No i tutaj się to podłączysz. Tutaj jest jakiś taki skrót zrobiony dla tych helikopterów. I tutaj, abyś sobie wleciał. No chyba, że nie chcesz wlecieć. Ja się zapisuję. Tak, z tymi liniami tutaj to jest jakieś... Zawsze jest jakieś wymyślone... Nie wiadomo, o co chodzi. Kto to wymyślał? Że tego nigdy się nie da ze sobą podłączyć. No a niech będzie. I przeciągnijmy po prostu w jedną stronę przystanek. Którą to się przeciągnie? Przeciągnie się oczywiście na odwrót. Więc ten usuniemy, a ten przyciągnijmy. Dobra. I ten tutaj też dodajmy. Okej. To powinno trochę tutaj oswobodzić ruch. I swanego właśnie, jak oni nie korzystają z tej autostrady? Co jest? Nie, korzystają, zobaczcie. Jaki... No i to jest ruch, o którym ja mówiłem. Zobaczcie, ile tutaj samochodów jedzie. Tutaj część wjeżdża, tak, bo tutaj są jednokierunkowe ostatecznie wjazdy. Nie wiem, czy to wy widzieliście. Trochę, ta cała dzielnica została przesunięta jeszcze pomiędzy odcinkami. Ją tak cofnęliśmy, dzięki czemu tutaj w teorii się teraz... No robią się korki, no jak się robią, no ale nie powinno być aż tak źle. Miejmy nadzieję. No wiadomo, że gdybym tutaj trochę to... Możemy trochę pociągnąć w teorii za wyjazd. Chociaż za wjazd też moglibyśmy trochę pociągnąć. No niech będzie na czymś takim. Wspomnę tej stacji też dziwnie dużo ludzi korzysta. Ona jest tak trochę na odległości, ale... No, mniejsza z tym. Idziemy dalej. Tutaj nie będzie już stacji metra, jak możecie się domyślać, no bo to by nie miało kompletnie sensu. I całą resztę robimy. Nie, po prostu nie mogę się napatrzeć na to lotnisko, to naprawdę. Próbuję. Podniosłem duży budżet na lotnisko, więc w teorii może będzie trochę więcej. No już widzimy, że już jest i więcej w teorii. No zobaczymy jak to będzie się dalej tutaj ciągnąć. Śmieci to sobie zrobię po odcinku. O, widzę, że coś leci kolejnego. Natomiast tak. Tutaj nasz fishing industry, tak, tu w ogóle zrobiliśmy teraz naszą nową linię, żeby, o proszę bardzo, już lecą, żeby to latało sobie tutaj nam. Zobaczymy w przyszłości. Prawdopodobnie ktoś na pewno będzie z tego korzystać, jak dużo i powszechnie, to zobaczymy sobie później. Natomiast jeśli coś możemy zrobić dla naszego miasta i dla tego, żebyśmy szybciej skończyli ten scenariusz, bo mimo wszystko na tym polegają scenariusze, że kiedyś się kończą. Tak wiem, mogło to was z wielu zdziwić, ale tak naprawdę jest. Dalej, tutaj te nasze metro, ona prawdopodobnie tutaj się utrzyma i ona nie będzie wjeżdżać tutaj na górę. Chociaż w teorii możemy. Tylko się będzie tutaj ciągnąć dołem. Albo zobaczymy. Może zdamy im jedną stację tutaj na górze. W sumie czemu by nie właściwie. Tylko tak, no właśnie. Dlatego właśnie się zastanawiałem, czy to jest dobry pomysł. Bo tutaj będzie trochę stromo.
Ale dobra, spróbujmy coś z tym zrobić w takim wypadku. Tak, bo tutaj nasze te tramwaje jeżdżą oczywiście, jak widzicie. Jakby nie zauważyć, one tutaj cały czas są. Może w ten sposób? Znaczy, bez wyrównania terenu chyba mi się nie uda, ale zobaczymy. Tak, bo ja chcę postawić taki zwykły tą stację. Bo po drugiej stronie to wiadomo, że się postawi. No ale to jest żadna zabawa. Dobra, zróbmy sobie tutaj taką skarpę. I to będzie po prostu ostatnia stacja tutaj na górze, a kolejne to wiadomo. Dobra. No i na tym spokojnie się nasza stacja powinna postawić. I teraz najlepsze, czyli roller coaster, będzie sobie tutaj podjeżdżać i tutaj nie jeszcze. O! Jest zbyt wspaniale. Tak to nie może wyglądać. Na to się nie zgodzę. To może wyglądać no już bardziej w ten sposób bym wolał niż to, co było przed chwilą. I teraz stąd, jakby mi się tu udało jakoś to ładnie zawrócić. Ładnie. I City Skylines na szybko. Coś tu nie gra. Powiem to tak. Coś tu nie gra. Ale ma okej. Może sobie zróbmy jeszcze raz. Dotąd. I tutaj. No, poza tym rollercoasterem jest dobrze, czyli właściwie jest źle. No ma trzeba wybudować to od tej strony. I patrzymy. Tak, tutaj nad tymi helikopterami idealnie tutaj będziemy manewrować. Nie, musimy zrobić to będzie. Niestety te metro to będzie tutaj faktycznie zjeżdżać w dół. Ale o, coś takiego by mnie mogło zainteresować. I może bez przesady stopnie. I tak. No i chyba na coś takiego mogę się zgodzić. Bo tak, bo nie wiem, czy tutaj pamiętacie, tutaj jest jedna linia metra, która tutaj właśnie, o, ona sobie tutaj podjeżdża i tu będzie miała teraz kolejną stację na górze. Bo one tutaj się rozjeżdżają, tak? Tak samo jak tutaj się zjeżdżały. To one tutaj się co jakiś czas zjeżdżają, rozjeżdżają, no wiecie mniej więcej, co chodzi. No i wy tutaj powinniście mieć prąd, dokładnie, bo oni tutaj się budują. I oczywiście do ideału trzeba by było. Jak to zbyt strome zbocze? Nie rozumiem twojego pojęcia. Tu nie ma żadnego stromego zbocza. Może troszeczkę. Ciup, ciup. Ale to jest jakiś. Nie wiem w ogóle o co chodzi w tej grze. Jakie strome zbocze? Nie widziałeś City Skylines? Czy SimCity? Tam coś takiego jak strome zbocze to nie istniało. Zresztą w tej grze też czasami nie istnieje. Tylko trzeba się bardziej postarać. W SimCity to. Nie trzeba było się starać i wychodziło super stronę. Dobra. Tak i daj mi tutaj ten zakręt. O, dokładnie. Jest. Zmieńmy tutaj ten kolor. W sensie to nie będzie taka ścieżka z drzewkami. To będzie. Oho. Już nie widzę. Dobra, zmienimy to na to z okablowaniem, czyli z oświetleniem. I w teorii, gdybyśmy tutaj. No, było się świeciło na chwilę. Fundamenty widzimy. Dobra, nawet może być. Dobra, że bardzo coś takiego tutaj na pewno jest dosyć dobrym rozwiązaniem. I oczywiście ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj zmienimy, to jeszcze ten metro. Tylko zobaczmy, czy ktoś korzysta z naszych tutaj tych. Tutaj są dwie osoby, a tutaj 22 i czekają na nasze helikoptery. W ogóle podciągnąłem budżet na helikoptery, bo tutaj, jak widzicie, jest dużo ludzi czeka. Bardzo dużo ludzi, więc tutaj jest na 500 i helikoptery, w sensie budżet na nich, na samoloty, w teorii jest też na maksa podciągnięty, więc w teorii wszystko będzie tutaj teraz na maksa działać, ale jak widzicie, do drugiego pasa startuje. Nie, czekaj. Niemożliwe. A jednak. Niemożliwe, a jednak. City Skylines rozwala system. Patrzcie na ten samolot. Patrzcie, jak on leci. Leci i wyląduje. No dobra, na mapie to jeszcze lepiej wyglądało niż tutaj. Ale no, mniejsza z tym. Właśnie, czy my mamy w ogóle sortownię poczty w tym mieście? Teraz się tak zastanowiłem. Gdzieś na pewno mamy. Tu mamy dwie. Ale przydałaby się jeszcze jedna. Właśnie gdzieś w tej części miasta, bym powiedział. A nie ma lepszego miejsca w tej części miasta niż tutaj pod lotniskiem.
Czytaj, gdzieś tutaj bym może postawił. O. Dobra. Tu możemy postawić, bo tutaj to faktycznie by się przydało. Tutaj na razie z pocztą jest całkiem nieźle. I tutaj wiadomo, to będzie nasz. Jak tam zarabiamy w ogóle na ten Fishing Industry, zanim my tutaj się rozciągniemy dalej. Pożyczki? Nie, to mnie nie interesuje. Dobra, to tak. Najlepiej zarabiamy oczywiście na metrze, na kto by się zdziwił. Dalej na pociągach ładnie zarabiamy. Te tramwaje, okej. Trolejbusy, ale dużo. Na samolotach 2000, no zawsze coś. Ładnie też zaczęliśmy zarabiać na bramkach do wjazdu do miasta, ale to jeszcze mniejsza z tym. I dalej. Przemysł i rybołówstwo 5000. Nie jest źle, nie jest dobrze, powiem to tak. Brutalnie. Może być jeszcze lepiej. Możemy to jeszcze jakoś podciągnąć, żeby to jeszcze lepiej się jakoś tutaj. No wiadomo. Bo to kwestia czasu, tak, to wiadomo. No to nie jest tak, że od razu ma się tutaj wszystko najlepsze. No, trzeba pociągnąć. W ogóle tutaj to jest ta ostatnia hodowla. No bardzo do niej długo się będzie ciągnąć. Dalej, Talkrypt nie bardzo chętnie sobie tutaj gdzieś go wrzucił, ale on jest za duży. A tak z boku to ja go nie chcę stawiać, bo nie chcę, żeby tutaj trochę ta dzielnica odchodziła od tego, jak to ładnie teraz wygląda. Więc skoro tutaj jest przejście dla pieszych, tak dybny, proszę bardzo, zainwestujemy tutaj. I dalej tutaj tak samo właśnie gdzieś jakiś w tym rejonie bym, no tu może nad podmostem, nie, obok mostu byśmy zrobili naszą przetwórnię, żeby, w sensie, że ich tutaj byśmy parę wrzucili, żeby one tutaj po prostu pracowały dzień i noc w tejże oto i wspaniałej lokalizacji. Teraz tak, byśmy sobie tutaj stąd zrobili mały odjazd. Czekaj. Mały odjazd, to znaczy, że jak najmniejszy możesz. Okej, jednak większy. No dobra. I dalej sobie zróbmy go tutaj drugi. Aha, i tu. A, no i ty poszedłeś do góry, no to bynajmniej ty cokolwiek będę mógł zrobić. I stąd taki odjazd, dobra. Tu taka piękna droga. Która nie pięknie się wybudowała, ale mniejsza z tym. O, teraz jest dobrze. I do tej drogi dobudujemy sobie wszystkie nasze ważne budynki. Dzięki czemu, że nawet tutaj to będziemy mogli później w przyszłości. Nie, zobaczymy, zobaczymy. Dajmy najpierw tutaj te nasze przetwórnie, żeby one wszystkie były właśnie. Bo jak będą już na dole obok tego wszystkiego, to wiecie, to wtedy będzie szybciej to działać. A wiadomo, wszyscy wiemy, że przemysł lubi szybką, piękną, ładną, bezkonkurencyjną, dobrą zabawę i zysk. Więc budynki będziemy może stawiać od tej strony w sumie, bo helikopterów raczej już nie przestawimy. A, no i dobrze wyszło. Mniej więcej. I tutaj sobie damy to, wyrównamy teren. Oho, dobra. I tutaj też możemy sobie trochę jeszcze to powyrównywać. Dobra, tutaj jest tak niżej, tutaj w ogóle jest nie ten wał. Tak nagle podskakuje pod tym wszystkim. O, zobaczcie. No, jest czadzior, jest czadzior. Swoją drogą, a propos czadziora. To byłby jeszcze większy czadzior, gdybyśmy tutaj to wyrównali grunt. I patrzcie teraz na to. No, teraz wygląda o wiele lepiej. Dobra. Jest. Telewizor, dajcie chwilę. Telewizor stwierdził, że chce oglądać właśnie w tym momencie TVP3. To oczywiście było błędnym stwierdzeniem. Ale mniejsza z tym, nie będziemy teraz o tym dyskutować, co telewizor chciał, a co ja chciałem. Dobra, dajcie mi chwilę. Przeciągniemy sobie teraz tutaj naszą linię metra ze stacją tutaj taką jedną przesiadkową, w sensie przesiadkową. No będzie tutaj po prostu, chyba żebyśmy tutaj jakiś budynek, czekajcie. Mamy te węzły przesiadkowe, co nie? I one, te nowe węzły, mają to do siebie, że mają po parę linii metra niektóre pod sobą. O, właśnie o tym mówię. Tylko, że on nie jest, to jest węzeł autobusy, a my tu autobusów mamy. Trzeba byłoby zainwestować w autobusy. No, bo to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, bo raz byśmy mogli tutaj podłączyć jedną, drugą, czy tam trzecią linię metra, właśnie w tym miejscu. I one by po prostu wszystkie nawzajem się poprzejeżdżały. Chociażbym tutaj chętnie postawił na ziemną stację, wiecie. No ma, zrobimy tutaj ręczny węzeł. No ma, dajcie timelapse kolejny, lecimy z tym. Thank you.
Dobrze, no i jesteśmy, już kończymy właściwie dzisiejszy odcinek, tylko sobie dokończymy, włączymy play, po pierwsze. I po drugie dajmy tutaj, żeby się wszędzie mogli budować nasi mieszkańcy, ponieważ jest ładny popyt na nich, więc dajmy sobie, żeby tutaj się pobudowali. Dalej, tutaj trochę handlu i tutaj też trochę. Ok, i teraz zobaczyłem, że tutaj faktycznie są obszary, gdzie no widzimy, że się budowało co innego niż powinno. No ma, zobaczmy sobie w ogóle w międzyczasie, jak tam, ile nam brakuje jeszcze. 3000. No będzie trzeba przyciągnąć teraz śrubę i zrobić tylko chyba taki handel, bo my tutaj też robiliśmy czasami inny, żeby nie był tylko ten eko i bio i w ogóle, ale trzeba będzie przyciągnąć, przykręcić śrubę, ewidentnie widzę. I to pociągnąć, bo zobaczmy, gdzie jest ten handel eko. Tu nie było go. To będzie. Trochę handlu na pewno zniknie teraz w tej dzielnicy, no ale plus to plus. Dobra, także tam jakieś te pojedyncze sklepiki się zmieniają swoją teraz branżę i tutaj te nasze bulwary też się zmienią, ponieważ tutaj to już jest zakończenie tej dzielnicy i możemy właściwie coś takiego pociągnąć. Dobra, dajmy naszą sobie linię metra. Wow, 3 samoloty. O kurczę, i wszystkie nie, no już myślałem, że wszystkie na jeden. Ciekawe, ci ludzie chodzą. Znaczy, oni w teorii chodzą pod ziemią, ale... Ale wszyscy chyba wiemy, jak to wygląda. Bo jeszcze w dawnych czasach City Skylines tutaj taka grupka ludzi chodziła. Naprawdę, to było... śmiesznie wyglądało. Dobra, teraz mniejsza z tym. W ogóle tutaj taka ciekawostka, taka drobna dygresja. Bo tutaj jeździ ta nasza kolej jednoszynowa, jakbyśmy ją zapali. O, jest. To pokażę wam, że tutaj z niej dużo ludzi korzysta, ale nic nie przebije metra, który tutaj jeździ i łączy właśnie tą stację przesiadkową pociągową z lotniskiem. Tylko teraz weź ją znać. Lotnisko to jest metro. Dobra. Zobaczcie, tutaj to jest... No dobra, może tutaj teraz chwilowo nic nie ma, ale tutaj jest jakiś... Wow. Tutaj się coś dużo nagle zrobiło. Czekaj, i dlaczego? A, bo on tutaj jedzie nagle, takie ma niezłe... Ciekawe... Dziwnie trochę. Nie sądziłem, że tutaj aż tak dużo ludzi nagle się pojawi. Ale dobra, mniejsza z tym. Ponieważ teraz puszczamy naszą nową linię, nie tramwajową, metra od dołu, w sensie to jest na górze nawet. No bo nie będzie. Stąd ona jedzie sobie tutaj pięknym naszym mostkiem. Tutaj do nowego pięknego węzłu przesiadkowego. Tu mamy, tutaj stacja metra jest. Tu jest pod ziemią stacja metra, też jakby ktoś był ciekawy. I przystanki tramwajowe i tutaj zrobiłem przejścia dla pieszych, żeby oni mogli sobie dochodzić do tych wszystkich linii metra. Więc 3 linie metra tam się spotykają w teorii, więc naprawdę na bogato. I dalej tutaj sobie podjedziesz już tutaj kończąc bieg w tym, że na razie rejonie. Tutaj prawdopodobnie w przyszłości będzie jeszcze jakaś jedna stacja metra do przesiadek, ale póki co tak to będzie wyglądać, bo tutaj aktualnie jest ich być. No i tutaj później z powrotem oczywiście jedziesz i dojeżdżasz do lotniska. Tak, tutaj, o teraz jest dużo ludzi tutaj na dole, zobaczcie. Przejdźmy sobie do metra, tak. O, teraz jest tutaj 88, no i od razu lepiej. Także, no, widzicie, to jest kwestia czasu i oczywiście kwestia tego, jak tutaj przylatują samoloty, no bo to jest najważniejsze. No i oczywiście, grupa, widzę, że helikoptery, to mają branie. I to naprawdę nie zebranie, bo ta nasza druga linia, to my prawdopodobnie tutaj sterowce zainwestujemy. W sensie nie na tej linii, na tej tam, pewnie aż tak nie jest tragicznie, zobaczmy. No tutaj widzimy, że jest 100 ileś osób. A, bo tu jest jeszcze jeden helikopter. No to się dziwić. Dajmy to na maksa. Żeby było spadek helikopterów. W teorii to jest krótka linia, ale w praktyce sami widzicie. To niby krótkie, a piękne. No ma. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały na moim kanale, kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. No jest dużo mówić. Na podsumowanie zobaczymy sobie, o jedzie nasze metro, właśnie jak jest tutaj wykorzystanie tej linii metra. Już jest jedna osoba, dopiero co pierwszy przejazd. O, dobra. No i sobie tu jest już więcej osób, jedziemy. Co tu dużo mówić, do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. No mamy tutaj sobie nasz rozkwit, nasz przemysł rybny tutaj na górze, mamy lotnisko, no i nowe linie metra. Nowe mieszkania, nowe przetwórstwa, nowe pieniądze, nowe helikoptery. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!